Cześć kochane, dzień dobry, zapraszam Was serdecznie na nowy haul Mierzymy ze sklepu internetowego Shein. Mam nowe sukienki, cudowne kurtki jeansowe, mam również stroje kąpielowe, narzutki, tak więc dla każdego coś dobrego. Jeżeli wybieracie się niedługo na wakacje, to mam nadzieję, że wśród tych rzeczy znajdziecie coś dla siebie. Oczywiście, tak jak zawsze, do wszystkiego zostawiam Wam linki na dole w opisie, tam też znajdziecie mój kod zniżkowy oraz informacje dodatkowe na temat darmowego zwrotu. Tak więc kochane, nie chcę przedłużać, ponieważ mam do pokazania naprawdę bardzo dużo ubrań, tak więc rozsiądźcie się wygodnie, kawka albo herbatka w dłoń i zaczynamy dzisiejszy haul Mierzymy. Życzę Wam miłego oglądania. Kochany mój, dzisiejszy haul Mierzymy rozpocznę od totalnej perełki. Zerwałam tą przecudowną sukienkę w kolorze różowym. Ona jest wykonana z lnu. Mamy kołnierzyk, delikatnie zakładany dekolt, są świetne, luźne rękawki. Sukienka jest dodatkowo odcinana w talii. Mamy również takie efektowne marszczenie materiału i jak widzicie na dole jest ona również zakładana. Prezentuje się na sylwetce cudownie. Sukienka ma dodatkowo podszewkę i uważam, że naprawdę pięknie prezentuje się na sylwetce. W mojej opinii jest to idealny model na co dzień. Tak więc kochane, jeżeli szukacie sukienki na duże upały, to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Niestety nie widziałam innych wersji kolorystycznych, natomiast wiecie doskonale, że ja kocham kolor różowy, więc dla mnie jest to wybór idealny. Druga sukienka to moja miłość od pierwszego wejrzenia i nie ukrywam, że przez długi czas była ona wyprzedana, ale w końcu udało mi się dorwać mój rozmiar. Jest to sukienka w kolorze ekri. Mamy bardzo ładne, delikatne kwiatuszki. Jeżeli chodzi o krój, to rzecz jasna mamy moje ulubione bufiaste rękawy, co myślę, że też widać po mojej dzisiejszej sukience, że uwielbiam takie elementy. Są również falbany tutaj na przodzie. Mamy podkreśloną talię za pomocą gumeczek, a sam dół składa się z dwóch bardzo ładnych falbanek. Jeżeli chodzi o tą sukienkę, to ja wprowadziłam małe zmiany, ponieważ zszyłam sobie tutaj troszeczkę dekolt na przodzie, ponieważ był on dla mnie zdecydowanie za głęboki. Jest taka lekka, zwiewna, kobieca, podkreślająca sylwetkę i uważam, że każda z Was będzie w niej pięknie wyglądała. Też zwrócę jeszcze uwagę na tył, ponieważ mamy troszeczkę głębsze wycięcie i jest również wiązanie. Ta sukienka to zdecydowanie będzie hit tego lata. Kolejna sukienka jest w kolorze różowym, czyli oczywiście w moim ulubionym, natomiast muszę na początku dać Wam znać, że będę ją skracała. Niestety jak dla mnie jest ona troszeczkę za długa, a ja zdecydowanie lepiej czuję się w krótszych sukienkach, tak więc to nie jest jej finalny wygląd. Jeżeli będziecie ją na mnie w przyszłości widziały, to pamiętajcie o tym, że była ona skracana, co nie zmienia faktu, że naprawdę ta sukienka przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Sama sukienka jest w kolorze różowym, mamy również piękne, białe zdobienia. To jest taka cudowna, gęsta koronka. Mamy również podszewkę, bufiaste rękawy, kołnierzyk oraz bardzo ładne guziczki, które są przykryte również tym samym materiałem. Sukienka jest bardzo efektowna, myślę, że świetnie sprawdzi się na co dzień, ale na przykład jeżeli wybieracie się na jakąś okoliczność rodzinną i chcecie mieć taką elegancką sukienkę, którą również wykorzystacie sobie po prostu na co dzień, to uważam, że to będzie bardzo fajny wybór. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak ona Wam się podoba. Jeżeli szukacie sukienki idealnej na wakacje, to mam dla Was coś ekstra. Jest to przecudowna biała sukienka kroju maxi. Ona również swoją drogą była przez długi czas wyprzedana, ale z tego co sprawdzałam przed nagraniem tego filmiku, wszystkie produkty na dzień dzisiejszy są dostępne, tak więc myślę, że to jest dobra informacja. W każdym razie mamy delikatne ramionczka, są to takie kokardki, które możemy regulować, jeżeli chodzi o długość. Mamy również bardzo ładne zdobienie, jest to taka róża, która jest naszyta na przodzie. Z tyłu mamy odkryte plecy, a sama sukienka, tak jak powiedziałam przed chwilą, jest w kroju maxi i na dole jest wykończona szeroką falbaną. Ja niedawno wróciłam z mojej wakacji i również tą sukienkę zabrałam i naprawdę czułam się w niej fenomenalnie. Jest troszeczkę elegancka, podkreśla kobiece kształty i zdecydowanie przykuwa wzrok. Tak więc jeżeli szukacie czegoś bardzo wyjątkowego, to myślę, że warto jest rozważyć zakup właśnie tego modelu. Mam również sukienkę z długim rękawem i nie ukrywam, że tutaj mogłam zamówić rozmiar mniejszy. Wydaje mi się, że o troszeczkę lepiej by prezentował się na mojej sylwetce, co nie zmienia faktu, że i tak bardzo z tej sukienki jestem zadowolona. Zdecydowałam się na kolor biały, ponieważ w mojej opinii biel pięknie podkreśla opaleniznę, dlatego też na okres
okres letni będzie to strzał w dziesiątkę. Mamy dosyć głęboki dekolt, są również bufiaste rękawy, ale sam dekolt jest również stworzony z takich kilku zakładek. Dodatkowo jest również marszczenie tutaj na przodzie, dzięki czemu możemy sobie regulować długość sukienki. Może to być krój midi, może to też być mini, tak więc dla każdego coś dobrego. Ja na pewno zdecyduję się na skrócenie tych troczków, ponieważ w mojej opinii są one zdecydowanie za długie i niestety, ale nie tworzą fajnego efektu. Tak więc ja po prostu wyreguluję sobie tą sukienkę do mojej długości, a następnie te troczki skrócę. Również tutaj z tyłu mamy marszczenie na pośladkach, dzięki czemu są one fajnie podkreślone, a na mankietach mamy delikatne rozcięcia, więc to również efektownie się prezentuje. Sukienka ma naprawdę bardzo wyjątkowy krój, który pięknie podkreśla sylwetkę, zakrywa to, co ma zakryć, tak więc myślę, że każda z Was będzie w tej kreacji prezentowała się przecudownie. Ukrywam, że nad tą sukienką dosyć długo się zastanawiałam, ale bardzo się cieszę, że w końcu się na nią zdecydowałam. Jest to przepiękna sukienka w kolorze różowym i tutaj od razu pragnę zaznaczyć, że na stronie są również dostępne inne wersje kolorystyczne. Jak widzicie, mamy ołówkowy krój, to jest sukienka zdecydowanie przylegająca do naszej sylwetki i naszą sylwetkę oczywiście podkreślająca, a na dole mamy delikatną falbanę. Mamy tutaj również bufiaste rękawy. Sama sukienka, jak widzicie, jest stworzona z takiej grubej, gęstej koronki. Całość prezentuje się naprawdę przepięknie. Sukienka zdecydowanie wygląda tak na bogato i myślę, że zrobicie w niej furorę. Tak więc zostawiam Wam na niej link. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który kolor podobał Wam się najbardziej. Dla mnie róż zdecydowanie wygrał. Skoro zbliża się okres letni, to oczywiście musiałam również zaopatrzyć się w nową kurtkę jeansową. Dla mnie to jest taki must have i taka absolutna klasyka, którą każda z nas powinna mieć w swojej szafie, ponieważ jeansowa kurtka, nie ukrywajmy, pasuje tak naprawdę do wszystkiego. I niezależnie, czy macie typowo sportową stylizację, czy macie nawet sukienkę, uważam, że kurtka jeansowa jest świetnym uzupełnieniem każdej stylizacji. Tym razem zdecydowałam się na model w idealnym odcieniu jeansu. To nie jest taki bardzo ciemny jeans, ani taki bardzo jasny jeans, to jest idealny, wyważony odcień. Kurtka ma klasyczny krój, ja zdecydowanie częściej będę ją nosiła z tak podwiniętymi rękawami. Uważam, że będzie to idealny model na podróże. Świetnie również sprawdzi się do stylizacji do samolotu. Drugi model natomiast jest w kolorze białym i powiem Wam szczerze, że bardzo długi czas zastanawiałam się nad zamówieniem tej kurteczki, ponieważ nie byłam pewna, czy ją wykorzystam, ale tak jak mówię, cały czas ją miałam z tyłu głowy i stwierdziłam, muszę ją mieć, zamawiam. Ta kurtka jest wykonana w 100% z bawełny, jest bardzo delikatna, przewiewna, więc idealnie sprawdzi się właśnie na okres wakacyjny. Ponownie planuję ją nosić z podwiniętymi rękawami, ponieważ uważam, że takie podwinięcie daje szyku każdej stylówce. Mamy klasyczne srebrne guziczki. Sama kurtka ma bardzo klasyczny, ponadczasowy krój, tak więc na pewno będzie służyła mi przez lata. Jeżeli jesteście na bieżąco z moimi holami Mierzymy z Shein, to na pewno pamiętacie, jak zimą zamówiłam taką satynową spódniczkę w kolorze czarnym. Bardzo często ją nosiłam, szczególnie sprawdzała mi się ona z workerami, do tego czarne rajstopy, sweterek Remoneska i byłam gotowa do wyjścia, a takie połączenie wyglądało naprawdę bardzo stylowo, dlatego postanowiłam, że na okres letni zamówię również ten sam model, tylko w kolorze szampańskim. I to jest naprawdę przecudowny odcień, bardzo wyjątkowy, takie pomieszanie beżu wraz ze złotem. Mam nadzieję, że kamera oddaje ten cudowny kolor. Spódniczka jest na gumce, więc jest bardzo wygodna w noszeniu. Mamy również tutaj zameczek na boku i jeżeli chodzi o ten krój, to on jest tak delikatnie poszerzany od linii kolan. Bardzo fajna spódniczka, która świetnie sprawdzi się na przykład z klasycznym białym t-shirtem, do tego kurtka jeansowa. Możemy ubrać sobie sportowe buty i jesteśmy gotowe do wyjścia. Uważam, że takie proste rozwiązania są zdecydowanie najlepsze, a ta spódniczka zdecydowanie w to lato będzie mi służyć. Przeglądając asortyment sklepu Shein, znalazłam również bardzo ładne, szyte spodenki. Są one w kolorze ekri i mamy bardzo ciekawe zakładki na przodzie. Dodatkowo są również kieszenie, a w komplecie ze spodniami przychodzi również pasek w kolorze brązowym. Mamy tutaj złotą klamrę. Uważam, że to jest świetna baza do stylizacji, kiedy chcemy ubrać na przykład koszulę, do tego mokasyny. Taka prosta stylizacja zawsze się obroni. Te spodenki są wykonane z dosyć grubego materiału i mamy również podszewkę, więc raczej nie sprawdzą się na upały, ale na takie ciepłe letnie dni myślę, że będą idealne. A teraz, kochane, zaprezentuję Wam moją nową narzutkę plażową, która jest moją absolutną
absolutną miłością i myślę, że Wy również się w niej zakochacie. Jest to cudowna narzutka w kroju maxi z długimi rękawami, wykonana z bardzo przyjemnego, grubszego materiału. Mamy taki szydełkowy materiał, rękawy są poszerzane, mamy dosyć głęboki dekolt, który jest również spięty za pomocą takich złotych elementów. Są delikatnie mocniej wycięte plecy, a sama narzutka jest dosyć obcisła i tylko na dole jest delikatnie poszerzana. Powiem Wam szczerze, że jest po prostu przecudowna. To była moja miłość od pierwszego wejrzenia. Jak tylko zobaczyłam ją na stronie, to wiedziałam, że musi być moja, ale jak przyszła i jak ją przymierzyłam, to po prostu się zakochałam. Jest naprawdę rewelacyjna i mam wrażenie, że wygląda jeszcze lepiej niż na stronie. Poza kolorem kremowym dostępny jest również kolor brązowy oraz czarny. Zastanawiałam się również nad czarnym, natomiast stwierdziłam, że jednak ta wersja będzie lepiej pasowała do moich strojów kąpielowych. Ja jestem po prostu zachwycona. To jak ona wygląda na sylwetce, to jest po prostu coś wspaniałego. Ta narzutka zdecydowanie będzie przyciągała wzrok, jest rewelacyjna. Myślę, że do niej świetnie będzie prezentował się kapelusz, koszyczek, klapeczki i jesteście już gotowe na wakacje. A teraz pokażę Wam najpiękniejszy strój kąpielowy, jaki widziałam kiedykolwiek na Shein. Spójrzcie tylko na to. Jest to strój jednoczęściowy i raczej rzadko kiedy pokazuję Wam takie rozwiązania. Natomiast ja po prostu nie mogłam przejść obojętnie od tego przecudownego białego kwiatka, który jest wykonany z dosyć takiego grubego materiału. Pięknie podkreśla sylwetkę, sam materiał jest bardzo gruby. To jest taki podwójny materiał, więc nie musicie się martwić o to, że cokolwiek będzie prześwitywać. Tył nie jest bardzo mocno wycięty, jest raczej klasycznie skrojony, no ale rzecz jasna. Efekt największy robił właśnie ten kwiatek. Ja osobiście zastanawiam się nad jeszcze jedną wersją kolorystyczną. Bardzo podoba mi się taka wersja czerwono-zielona z dodatkiem właśnie czerwonego kwiatuszka. To również wygląda fantastycznie. Póki co zdecydowałam się na bardziej bezpieczne połączenie kolorystyczne. Jeżeli chodzi o ten strój, to on jest w komplecie wraz z narzutką. Narzutka, a w sumie to spódniczka, wygląda w ten sposób. Również mamy taki powycinany materiał, jest ona na gumce i mamy delikatny, asymetryczny krój. Chcę Wam zwrócić uwagę na to, że na dzień dzisiejszy możecie również kupić sam strój kąpielowy i wtedy wychodzi to po prostu taniej. Tak więc jeżeli te narzutki Wam się nie podobają, daję Wam znać, że również istnieje takie rozwiązanie. Pokazałam strój kąpielowy, to teraz muszę pokazać bikini, które okazało się hitem moich ostatnich wakacji. Tak prezentuje się góra. Mamy jedno ramionczko, które ja po prostu do opalania sobie ściągałam. Sam krój jest bardzo klasyczny. Tak prezentuje się również tutaj tył. Ten stanik akurat nie jest usztywniany. Mamy tutaj tylko i wyłącznie takie mięciutkie miseczki, ale mi osobiście bardzo spodobał się ten wzór oraz właśnie to wykończenie tutaj na brzegach. Całość wygląda rewelacyjnie i zastanawiam się jeszcze nad zamówieniem innej wersji kolorystycznej. Zastanawiałam się nad kolorem różowym. Finalnie wybrałam odcień niebieskiego, ponieważ ja mam bardzo dużo różowych strojów kąpielowych w swojej kolekcji, a jednak ten niebieski wygląda rewelacyjnie. Tak prezentuje się dół. Jest on delikatnie mocniej wycięty, natomiast nie jest wulgarny. Jeżeli szukacie pięknego stroju kąpielowego, który jest dobrze wykonany i ślicznie prezentuje się na sylwetce, to kochane, ja ten model polecam Wam z całego serca. Kochane, wracamy jeszcze do ubrań, ponieważ prawie zapomniałam o tym pięknym sweterku, który towarzyszył mi przez większość okresu wiosennego. Nosiłam go wraz z moimi lewisami i naprawdę świetnie się w nim czułam. W składzie mamy w większości wiskozę, więc jest to idealny sweterek na wiosnę. Mamy beżowy kolor, czarne paski oraz bardzo ładne złote guziki. To jest taka klasyka, która sprawdzi się w szafie każdej z nas. Ja bardzo podobny sweterek mam również na okres zimowy. Pewnie też kojarzycie go z moich holi i z moich filmików. Natomiast on jest zdecydowanie grubszy i właśnie sprawdza mi się tylko na zimę. A że ja paseczki uwielbiam, to również sprawiłam sobie taki model na okres wiosenny. Ostatnia rzecz, którą chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to przepiękne szpilki w kolorze pudrowego różu. Mamy taki ala zamszowy materiał. Same buty, jak widzicie, mają szpiczasty czubek oraz są na niewysokim, bodajże 8-centymetrowym obcasie. Miałam przyjemność już w nich chodzić, co prawda niedługo, natomiast muszę stwierdzić, że buty są bardzo stabilne, co mnie pozytywnie zaskoczyło. Ten obcas jest świetnie wyprofilowany i w żaden sposób noga Wam się nie wykrzywia, co dla mnie jest ogromnym atutem. Buty prezentują się przecudownie. Ja uwielbiam kokardki, o czym doskonale wiecie. No i to jest taki dla mnie bardzo klasyczny model, który wykorzystam sobie do wielu stylizacji. Być może wybieracie się w tym roku na jakieś wesele i być może szukacie fajnych, wyróżniających się butów, to ja ten model mogę Wam, kochane, serdecznie polecić. I to wszystko, co miałam Wam do zaprezentowania w dzisiejszym holu Mierzymy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co najbardziej Wam się spodobało i
jestem ciekawa Waszej opinii. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dziękuję z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!